Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmiku, jak widzicie na nowym tle. Jestem już u Kaspra w pokoju, co żeście też już mogli podziwiać nie tak dawno na nowym filmiku, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście całego pokoju, to już filmik na tym kanale jest. Więc serdecznie Was zapraszam. A dzisiaj chciałabym poruszyć temat, o który wiele z Was też pytało, bo jakiś czas temu media i wszystkie portale bardzo tak emocjonowały się mocno, kiedy jedna z żon Hollywoodu, chodzi mi tutaj najbardziej o Kingę Cortę, pokazała swój rachunek za poród i wiele z Was wtedy wysyłało mi wiadomości, czy to jest rzeczywiście prawda, że poród kosztuje 90 tysięcy złotych już w przeliczeniu, tak? Jak to jest, żebym się też wypowiedziała, żebym Wam opowiedziała, a dlaczego tyle, a za co się to płaci i w ogóle wielkie tam, prawda, poruszenie było w mediach. Więc powiem Wam tak, że to, jeżeli przeliczamy to na dolary, to wychodzi gdzieś tak około 24 z groszami, z centami, tak? I na pierwszy rzut muszę Wam powiedzieć, że to też chodzi o to, że nie można tak wszystkiego przeliczać, no ale to chyba jest oczywiste, jeżeli ktoś jakby samoistnie myśli, nie tylko przez media, no to jakby musimy sobie to przeliczać 1 do 1. Czyli 24 tysiące dolarów to jest tak jak 24 tysiące złotych. Bo prawda, musimy brać pod uwagę, że tu są inne zarobki, no inne stawki. No i tak najlepiej obliczać, bo zawsze jak będziecie przeliczać na złotówki, no to zawsze te sumy wyjdą Wam naprawdę duże. No chyba, że tam rzeczywiście są niektóre produkty, które tak jak na przykład elektronika czy ubrania, kosmetyki rzeczywiście są dużo, dużo tańsze niż na przykład w Polsce czy w innym kraju w Europie. No dobra, ale wróćmy do tematu samego porodu. Poród nawet, słuchajcie, może i kosztować 100 tysięcy złotych w Stanach. To wszystko zależy od Was, to też wszystko zależy od tego, czy poród przebiegnie normalnie, czy są jakieś powikłania, ile w tym szpitalu zostajemy, jaką chcemy mieć opiekę, jakich chcemy mieć specjalistów obok siebie, to wszystko od tego zależy. Też od tego zależy, w jakim stanie mieszkamy, gdzie konkretnie mieszkamy, prawda, jaki szpital wybierzemy, czy mamy ubezpieczenie, czy tego ubezpieczenia nie mamy, no to wszystko zależy właśnie od tego. Na pewno ważne jest to, i to trzeba powiedzieć, że w Stanach opieka zdrowotna jest płatna i nieważne, czy macie ubezpieczenie od pracodawcy, czy tego ubezpieczenia nie macie. Wszystko to jest płatne. Czasami też, jeżeli macie ubezpieczenie od swojego pracodawcy, musicie za to ubezpieczenie zapłacić. Tu nie ma czegoś, albo dopłacić. Tu nie ma czegoś takiego, że w zależności, prawda, co to ubezpieczenie Wam pokrywa, bo możecie mieć tylko ubezpieczenie na przykład na lekarza pierwszego kontaktu, czy na okulistę, czy tylko na dentystę, no w zależności też, jaki zawód wykonujecie. To wszystko jest też od tego uzależnione. I w Stanach właśnie za wszystko, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, się płaci. I to jest tutaj normalne, tak się już wszyscy przyzwyczaili, tak jest, każde państwo ma swoje prawa, rządzi się swoimi prawami. I też musicie brać pod uwagę, że na przykład w każdym stanie te stawki są różne, z tego też względu, że procent podatku, który musimy płacić do na przykład danej usługi czy danego produktu, jest inny. Tak po prostu jest. Ale Wy się też czasami zawsze dziwicie, że ale dlaczego są inne ceny, dlaczego są inne podatki, znaczy ten procent podatku. Słuchajcie, daleko nie trzeba szukać. Wiadomo jest, że w Warszawie też prywatny poród więcej kosztuje, że już na przykład w Wrocławiu, w Gdańsku, w Krakowie, czy na przykład już w mniejszej mieścinie, czy na przykład na wsi, ten poród będzie kosztował taniej i to jest normalne, więc dlatego tutaj na przykład, tak jak na przykład żona Hollywood mieszka w Kalifornii, ten poród będzie automatycznie droższy niż na przykład tu, gdzie ja mieszkam, na Florydzie. Ale też, jeżeli sobie poczytacie o cenach prywatnych porodów w Polsce, no to powiem Wam, że jeżeli przeliczać 1 do 1, to prawie wychodzi tyle samo. 15 tysięcy złotych, a 15 tysięcy dolarów, tak? Tylko, no mówię, w przeliczeniu po prostu wychodzą to nie wiadomo jakie pieniądze, tak jak na przykład dla nas Polaków. I teraz tak, na przykład
W moim przypadku, bo też na pewno będziecie się o to pytać, poród będzie kosztował 15 tysięcy złotych. Ale to nie chodzi tylko o sam poród, o sam ten jeden dzień, tylko to już chodzi o całą tą opiekę, o wszystkich specjalistów, o cały jakby całokształt, prawda, szpitala i tego wszystkiego. I teraz Wam mniej więcej powiem, jak to się rozkłada i jakby za co płacimy i co jakby w tej cenie mam. Więc zacznę od tego, że jakby kiedy idziecie pierwszy raz, prawda, do ginekologa, wybieracie sobie, prawda, jakiegoś lekarza, czy to z polecenia, czy z ogłoszenia, no tak, w zależności gdzie tam traficie, to już na pierwszej jakby takiej rozmowie rozmawiacie o kosztach, lekarz się Was pyta i, prawda, te wszystkie panie, które pracują w recepcji, pytają się Was, czy macie ubezpieczenie, czy jednak płacicie sami. I teraz, jeżeli macie ubezpieczenie, automatycznie poród i cała opieka będzie Was kosztować więcej. Z tego względu, że oni mogą sobie wyciągnąć od ubezpieczalni. A kiedy płacicie prywatnie, sami, z własnego jakby portfela, wtedy automatycznie ten poród jakby wychodzi taniej. Oni wtedy Was troszeczkę taniej, niedużo, ale troszeczkę taniej Was liczą. I teraz oni Wam pokazują cały plan, co macie, co oni mają Wam do zaoferowania, za co Wy będziecie płacić i sumę na dole, prawda, ile to wszystko będzie kosztować. Czyli ta suma, na przykład 15 tysięcy złotych, to jest właśnie to wszystko to, co jest jakby od początku Waszej ciąży. Oprócz tego, jeszcze samej tej, prawda, ceny, płacicie jakby automatycznie za wizytę, za badania. To jest, wiecie, to jest tak wszystko rozłożone, ale ogólnie wychodzi Wam na przykład te 15 tysięcy dolarów. Oczywiście mówimy tutaj o cesarce, tak jak w moim stanie i taki, jaki ja będę mieć poród, dlatego że u mnie po prostu nie pozwala zdrowie na inny poród i też ze względu na to, że już pierwszy poród właśnie był za pomocą cesarki. I teraz tak, w trakcie, kiedy chodzicie, prawda, do gabinetu ginekologicznego, macie swoją panią doktor, która Was już jakby do końca doprowadza do porodu. Oczywiście jak taka wizyta wygląda, tak szybciutko Wam powiem, bo też się o to pytaliście, więc tutaj powiem Wam, że to nie jest jakoś, nie wiem, inaczej mi się wydaje, że tak jak chodzicie do polskiego ginekologa, jest bardzo podobnie. Nie wiem, jak to jest w czasie ciąży, bo ja dwa porody miałam tutaj w Stanach, więc nie mam takiego porównania, ale jest tak, że najpierw pielęgniarka mnie bada. Jeżeli mam badania okresowe też, takie właśnie, czy badanie krwi, zawsze mam też badanie moczu, no to, prawda, najpierw to wykonuję, później mnie waży, bada mi ciśnienie i później już przychodzi moja pani ginekolog i ona też robi, czy tam USG, czy badanie, prawda, czy pobiera tam właśnie cytologię, no i w ogóle tam, prawda, rozmawia ze mną, zapisuje różne rzeczy, ważne informacje w komputerze, żeby to wszystko później ze sobą mieć. I prawda, jak cała ta ciąża nam przebiegnie, później jakby dopłacamy za tą całą jakby też naszą opiekę i następnie wyznaczany jest termin porodu. Pokażę Wam zdjęcie szpitala, jak wygląda szpital w Stanach. Akurat ten, w którym ja będę rodzić, akurat ten, który jest tutaj na Florydzie. No jak ja pokazywałam znajomym z Polski czy rodzinie, to wszyscy się łapali za głowę, mówili: wow, ten szpital wygląda jak hotel, a nie jak szpital. No wiecie, wiadomo jest to, że jeżeli się za wszystko płaci, no to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i no naprawdę robią wrażenia te szpitale. I teraz tak, jak wygląda jakby nasz później pobyt w tym szpitalu, bo też na pewno się będziecie o to pytać. I ja też powiem Wam już teraz, że chciałabym dla Was przygotować taki filmik o samym szpitalu. I kiedy już będę w tym szpitalu, to chciałabym Wam nagrać, jak to wszystko tam wygląda. Dla takiego porównania i rzeczywiście, że wygląda to naprawdę bardzo dobrze.
I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o właśnie sam poród, to z tego, co ja pamiętam z pierwszego mojego porodu i to, co mi lekarz już powiedziała, macie swoją jakby salę, swój pokój, tak jak normalnie w hotelu, który jest z łazienką. To wszystko naprawdę bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie jest urządzone. Jeżeli macie poród na przykład z mężem, to prawda, mąż też ma jakby taką swoją kozetkę i tam może sobie spać. Też zależy od szpitala, ale na przykład moja pani ginekolog powiedziała, że gdybyśmy nie mieli co zrobić z Wiktorią, czyli z naszym pierwszym dzieckiem, to możemy ją ze sobą zabrać na ten poród. Nie byłoby problemu. Różne szpitale różnie, prawda, pozwalają. Niektóre szpitale nawet pozwalają zabrać większą część rodziny na ten poród. Więc tak jak widzicie, jeszcze jest zapewniona i opieka dla nas wszystkich, jest miejsce dla wszystkich. No ale to mówię, to wszystko zależy, w jakim szpitalu rodzicie i jakie oni tam mają swoje, prawda, prawa. I teraz tak, co jeszcze jest w tej cenie? Jeszcze jest w tej cenie oczywiście jedzenie, które jest naprawdę, z tego co ja pamiętam, naprawdę bardzo dobre. Dostajecie całe menu i też inne jest troszeczkę jedzenie, przynajmniej tak było 6 lat temu. Teraz wiecie, będę musiała pewnie Wam zrobić nowy filmik, żeby Wam to wszystko odświeżyć, te informacje, ale jedzenie jest na przykład oddzielne dla kobiet karmiących piersią, oddzielne jest jedzenie dla kobiet karmiących mlekiem modyfikowanym i oddzielne jest jedzenie dla tatusiów albo dla osób, które z nami są. Jeszcze w cenie macie wszystkich specjalistów, pielęgniarki. Pielęgniarki przychodzą Was umyć. Ja bardzo miło wspominam to, panie przychodzą z cieplutką wodą, zwłaszcza po cesarce, no to wiecie, jest to bardzo ciężkie. I rzeczywiście ten pierwszy dzień panie bardzo często przychodzą. Też pytają się pielęgniarki, czy chcecie, żeby z Wami dziecko było na noc, czy jednak chcecie odpocząć i żeby to dziecko na przykład było pod opieką właśnie pań pielęgniarek. U nas Wiktoria cały czas całą noc była, z racji też tego, że ja karmiłam ją piersią i właśnie byłam też po cesarce, po takim znieczuleniu, po uśpieniu, tak? Więc wszyscy mi tutaj doradzali, żebym jednak cały czas ją trzymała przy piersi, żeby ona jakby nauczyła się tej czynności. No i żeby tutaj pobudzić, prawda, mnie i moje, prawda, tutaj wszystkie gruczołe organy do tego, żeby zacząć karmić. Przychodzi też do Was pani, która zajmuje się laktacją, przychodzi do Was lekarz. No za to wszystko się po prostu płaci, ale z tego, co ja pamiętam i z tego, co teraz mam, to powiem Wam, że naprawdę ta opieka jest na bardzo wysokim poziomie i bym żadnej tej opieki nie chciała zamienić i nie chciałabym nigdzie indziej rodzić, bo naprawdę bardzo, pomimo tego, że były u nas takie duże komplikacje, było zagrożenie zdrowia naszego dziecka i mojego i życia wręcz, to bardzo miło wspominam ten pobyt w szpitalu. Mam nadzieję, że tym razem, jeżeli jest to takie, wiecie, bardziej zaplanowane i bardziej może bezpieczne, może będzie jeszcze milej niż było poprzednio, ale tak jak mówię, zrobię Wam taki oddzielny filmik, jak już będę, już wiecie, na świeżo po tym, to Wam wszystko powiem. Ale tak, ten poród może kosztować 90 tysięcy złotych. Mój poród w przeliczeniu te 15 tysięcy dolarów, no to jak przeliczycie w zależności jak dolar stoi, no to jest tak gdzieś około 60 tysięcy złotych, więc to są takie ceny, ale no trzeba badać tą poprawkę, że są inne zarobki, no za to się wszystko po prostu płaci. Dobrze kochani, mam nadzieję, że odpowiedziałam Wam na to pytanie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zostawcie je na dole w komentarzu. Ja postaram się Wam odpowiedzieć i tak jak mówię, postaram się dla Was też nagrać taki film, żebyście mogli zobaczyć, jak ten szpital wygląda w środku, bo w tym szpitalu jednak zostanę. Zeszłym razem zostałam 5 dni, a tym razem pani doktor powiedziała, że jeżeli nie będzie żadnych powikłań, tak od 3 do 4 dni, wszystko zależy ode mnie, jak ja się będę czuła, więc troszeczkę tego czasu nawet później będzie ze mną Marek, więc na pewno coś tam uda nam się takiego nagrać. No dobrze, teraz się już z Wami żegnam, do usłyszenia, buziaki, pa!